Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpi, to jest już 12 odcinek z Wiedźmina Dwójki Zabójcy Królów. Okej. Napisałeś mi w komentarzu, żebym porozmawiał z Tedrickiem i wziął pewną misję, dzięki której mu mogę odkryć położenie Maleny, która nam uciekła. I chyba znowu mam grę za cicho. O, troszeczkę sobie podgłośnie. Już będzie git lepiej. Dobra, idziemy. Dobra, przez drabinę i pewnie tam będzie Cedric. Tak przynajmniej zakładam, że tu będzie. Ale to nie jest pewne. Dlatego to sprawdzimy jeszcze. Sorki, że tak późno nagrywam Wiedźmina, ale no, byłem w nadziei. Miałem nadzieję, że nagram jeszcze dzisiaj MTA, ale widzę, że jednak to jakaś lipa. No i niestety, no nie wyszło. W oczach mi się mieni od patrzenia na las. Też mi się, kurde, oczy już po prostu sypią, jak lipi się na tę zieleń. Taką bezszelestną. Ale no, trzeba żyć w zgodzie z naturą, inaczej masakracja. I cięcie drzew. O. I pewnie tutaj będzie Cedric. A jak nie, to trzeba będzie go gdzieś poszukać w porządniejszym miejscu. O, po cichutku sobie ukradliśmy. A czy... A może ich okradniemy z całości ich dobytku. Oni i tak biedni. O. Dziękuję, mogę iść. Hehehech. Wziąłem tylko to, co było ważne. Ale dobra, gdzie ten Cedric w końcu? Zaraz go znajdziemy. Widoczków i będziemy się bawić do końca. No bo u niego jest ta misja w końcu, więc trzeba to jakoś od niego załatwić, ale nie widzę go w ogóle. Zaraz go znajdziemy do końca. Albert Dainty. No szkurcze, za Chiny ludowe. Nie dowiem się chyba, gdzie ten typo. Może w tym domu. Ale raczej tu jest Żegota. Nie, czekajcie, może tu właśnie. Nie, tu jest Żegota, no to... Tu jest lipa totalna. No to gdzie ta łachudra się mogła schować? Może gdzieś tutaj siedzi. A 8000 orenów od króla kryzys zeżarł? Ty się zamknij, Seherim. Bo tobie nikt nie dopuścił krzywo nas. Czekaj. On ma krzywy nos? Chciałbym to sprawdzić jakoś. Nie wiem, może jakieś badania dowiodły temu. No co mi przybliżasz kamerę? Może tutaj. No trzeba sprawdzić wszystkie domy. Znajdziemy Cedrica, to możemy z nim gadać. Nie znajdziemy go, to lipa. Chora, dobra. Nieważne. On tu też ma taką lipę. Szczerze bym powiedział. Ale gdzie ten Cedric? Mnie tylko on obchodzi. A z Loredo to uważaj! Nie, nie muszę uważać. Dla mnie jest nikim. Tak naprawdę. No szkurde, gdzie on jest? Nie, no nie ma go tutaj. Gdzieś się musiał zabrać porządnie. Zaraz tego elfiego ciula znajdę. Nie, nie, nie piszcie mi SMS-ów. Please, 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 dziękuję. Już myślałem. A tutaj... Nie, tutaj są ciągle ci strażnicy. Uważaj na siebie. Nie, to są same straże. A to mam taki pomysł. Zrobię medytację. I odpoczynek. Do... Oddajmy tak na przykład do godziny... Dajmy, no chcę dać konkretną godzinę. A dajmy tą 12. Choćby nawet. O, mamy jeden punkt talentu. I chyba go jeszcze nie zużyłem. Garda, a to chyba musiałem raz zginąć, wtedy nie użyłem. Albo nie zapisało się, nie wiem. Dobra, niech będzie ta garda. Ale tak czy inaczej, teraz chcę z Cedriciem pogadać. Gdzie ten elf jest?
Bo ja zaraz oszaleję. Niespecjalnie użyłem medytacji, żeby przyspieszyć czas. Nie z tego powodu. Wyr. Co to za imię? O. Tak, to jest... Coś wisi w powietrzu. Kurde, myślałem, że to już Cedric. Nie wiem, sprawdzę teraz w domu. Jak go tam nie będzie, to trzeba będzie po dworze go dalej szukać. No i nie ma go, no. A on zawsze był. Był zawsze wtedy, kiedy była potrzeba. A teraz nagle wyparował chyba. Są dwa miecze. Gubię czy co? Już to słyszałem, pa, kobieto, ze 100 razy. Przepraszam, ty jesteś dziewczynką, taką pustą dziewczynką. A ty co biegniesz za mną? Są dwa miecze. Gubię czy co? Ona chyba dostała ADHD laga i... No tu jesteś, ty cepie zjebany. Dobrze. A teraz szukam roboty. Muszę zarobić kilka orenów. Nie masz roboty dla Wiedźmina? W tym lesie dla Wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. No, no to dajesz hajs i robotę. Ale nie dziwię się, że ściągają tu całymi chmarami. Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchła. Na polanie w lesie stał niegdyś dom, w którym zamykali szaleńców. Dawno temu, w czasie wojny z Nilfgaardem, doszczętnie spłonął. Obłąkani usmażyli się w swoich celach. Od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio dwóch śmiałków chciało zbadać ruiny i żaden aha, nie wrócił. To chyba wiem już. Powiedzmy coś więcej o samym domu. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny nie brakuje szaleńców. Ciągle pojawiali się kolejni. Kapłan Mircei zamknął ich tam i opiekował się nimi. Gdyby ci się udało odszukać dwóch duan zaginionych w zgliszczach domu wariatów, na pewno zostaniesz sowicie wynagrodzony. Przez nich, albo przez ich rodziny. Dobra. Spróbować nie zaszkodzi. Dobra, teraz idziemy odszukać ruiny szpitala. Czyli szykuje nam się w końcu jakaś misja. Idziemy. Ta, Zajorweta. Zajorweta i jego pustych elfów. Dobra. To chyba już wiemy, gdzie się konkretnie kierować. Okej. Może tak chwilę pogadanki. Bo powinienem chyba coraz częściej z wami rozmawiać przy okazji grając. Postanowiłem, że Wiedźmina będę co jakieś parę dni nagrywał. Bo był lag, sorki. W zależności oczywiście od moich chęci, czasu, po prostu mojego pięknego planowania materiałów. Czyli mówiąc prost, jak będzie wolny harmonogram dla Wiedźmina, to się nagra. A jak będzie coś innego, to najwyżej się to zastąpi czymś innym. A pięknie tu tniemy. O, patrz, zaatakował. Ale my już jesteśmy górą. Jeszcze jedna Endriada. Nie odpuści. Ale już dostała. Jak widać. Za długo żeśmy się nie pomęczyli z nimi. Weźmy sobie te wszystkie. A przynajmniej sobie podniesiemy tą pułapkę i ją sprzedamy najwyżej. Dobra, ale my się teraz mamy kierować do szpitala. O! Jest tu jakaś aura mocy. Zawsze coś się nam takiego przyda. Chyba już więcej tych aur nie ma. Dobra, to coś jeszcze bym powiedział, bo zacząłem mówić o Wiedźminie, że tam co parę dni będę wysyłał, w zależności od tego, jak będzie mi się oczywiście udawało wysyłać. A więc, dobra. MTA. MTA też się postaram wysłać częściej, ale też nie za często. O! Pomoc! Dzień dobry. Myślałem, że już po mnie. Co ci jest? Mnie nic, ale mój przyjaciel został w tym przeklętym szpitalu. A chyba sobie już przypominam tą Cedric misję. Mówił, że dwóch ludzi zaginęło w okolicach spalonego dworu. Nazywam się Rupert Brandhuber. Jestem medykiem z Edir. Miło mi. Wraz z przyjacielem poszukujemy bardzo rzadkich okazów ziół.
To nie najlepsze miejsce na zbieranie ziółek. Ostrzegali nas, no właśnie. Ale nie posłuchaliśmy. Doszliśmy do zgliszczy. Ziół ani śladu, ale na dole coś było. Coś szkaradnego. Mnie się udało uciec, ale Gridley... O, piesio. Słyszysz? To pies Gridleya. Czujesz? Coś się zbliża. Ratuj! Spokojnie, kolego. Takie to było sztuczne wykrzyknięcie ratuj, że ja chyba odebrałem to inaczej, ale dobra. Już ci dupsko ratuję. Liczę tylko na zapłatę, bo wiesz, inaczej będzie mordę. O, kolejny. Dobra. Już, cichutko. 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 Oszty. Dobra. Coś tu jest. No coś tu jest. Chwileczkę, jakaś aura. Aura mocy. Tutaj jeszcze coś mi szczeka. O kurde. Co się z psem? Co byście psiaczkowi zrobili? O, nie daruję wam tego. Nie daruję wam tego. Tak bez honorowo tre... Nie, piesio zdechło. O, jak mi przykro. Wczoraj głaskałem takich 5 psów, ale to w Assassin's Creed 4. A tutaj takie pisio musiał już zdechnąć. No, niech spoczywa w pokoju to biedne zwierzę. Jak te nekery to litości nie znają. Najwidoczniej. Okej, tutaj chyba już nie mamy po co się nawet wracać. Tylko możemy się już od razu udawać do tych samych ruin szpitala, dokładnie, czyli bez opierdzielania się. I od razu utrzymam miecz, bo mi się nie chce go chować. Dobra. Tutaj są zakopane ruiny. Idziemy teraz tutaj. A kiedy myśmy byli w jakikolwiek... Łow pytę! Byli jeszcze bardziej szaleni niż ci tutaj. Chciwość. Jest! Co to za demon? Kurde. Chyba wezwany przez szatana. Ale to jakiś duch Nilfgaardczyka. Zaraz zobaczymy, co to za z niego duch. Chwileczkę, zrobimy sobie save'a. Chwileczkę. Jep. Zrobiłem w ogóle tego save'a? O, teraz. Musiałem pomylić przyciski. Dobra. Zapraszam, zapraszam. No zapraszam do walki. Chyba coś tu trzeba konkretnego zrobić. O, coś zebraliśmy. I teraz musimy z tym gównem walczyć. O kurde. Patrz, to nas będzie nieźle cisło. Pudło. Pudło. O kurde, ile to damage'a zabrało. Dobra. Tutaj przynajmniej jakoś podziałaliśmy. Tylko tu będzie gorzej właśnie. Pudło. Pudło. Zaraz was wszystkich wydymam. O kurde, o kurde. Dobra, chociaż już tego. Poszedł pierwszy upiór. Dobra. Ciebie to już mogę tutaj smarować ciosami. Pięknie żeśmy obili. Dobra, te upiorne szmatki dostały. Esencja śmierci. Coś przydatnego przynajmniej. Dobra. Przydałoby się jeszcze wypić jaskółkę. Ale mamy dość szybką regenerację zdrowia, widzę. Ale i tak by się przydało jeszcze wypić jaskółeczkę. Tak, picie eliksirków. Jaskółeczka. I jeszcze kota byśmy wypili. Tak, kota też by się wypiło, bo jest ciemno. A w ciemności się nie będziemy pałętać. Ło, spokojnie, spokojnie, Geralt, żebyś się tylko nie spocił. Dobra. I teraz jest zarąbiście. No tak, bo w takich ruinach, gdzie jest ciemność i zadyma, no to lepiej się wyposażyć w miksturki i je wypić. Dzięki czemu po prostu będziemy
mogli więcej widzieć. Wcale nie musieli mi tego robić. Ci ludzie byli niewinni. A ja? A ty? A ty? Ty owszem, musiałeś być czemuś winny. Dobra, to jakiś debil się bawi, tucząc swoją pustą głowę w ścianę. Bardzo mądre. Znam takiego typa, z którym dość często rozmawiam. Ale nie za tyle głupi jeszcze. Nie będę igrał z ogniem. Dokładnie. O kurde. To uważaj, żebyś naprawdę nie igrał z ogniem. What the fuck? A co cię takiego boli? Mam cię uspokoić? Zresztą duchów się chyba nie da uspokajać. Jedynie jakimiś rytuałami można. Ale ja się na tym nie znam kompletnie. Dobra, chyba tu... O! Wyjmuj miecz. I wykańczaj to gówno. Dobra, coś czuję, że... O! Jest tu jeszcze jeden. Nie mogę go zabraknąć w moim repertuarze. Trzeba więc teraz wykazać się skillem. Pudło. Pięknie. Pierwszy upiór poszedł. A, słabiutko. Bez problemu sobie tu dam radę. Ło. Też stawiał opór. Ale i tak był słaby. Jak na mnie. Więc daliśmy sobie bez najmniejszych problemów radę. Coś jeszcze nas atakuje? Okej, okay, już jestem. Dziwne. Miałem wrażenie, że mi Mirilisa wydupiło. I dobrze, że byłem skupiony i wyczulony, bo tak nagle, kurczę, mi zniknęło. Nie wiedzieć czemu, ale zniknęło mi. Musiałem ponownie włączyć go, ale jest Gites. Na szczęście się szybko zorientowałem o tym. Zamkniesz się, ty kurde! Obi boku. Tak bardzo boli. Błagam, pomóż. Daj leki. Co to za znaki? Bez jaj. Dobra, kolejna kaccenka. Zasługują na cierpienie. No nie wiem. Oni owszem, bo to są już duchy. Gdzieś tam sobie siedzą w innym świecie. I muszą cierpieć, no. Chwileczkę. To są secret drzwi. O, proszę. O. Tak bardzo boli. O, ciekawe jak. Pomóż, daj leki. Nie, to są takie znaki, że ja tego nie ogarniam za Chiny, no. Za Chiny ludowe. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej i się po prostu nie przyglądamy tym gównom. O, to jakiś krąg pewnie jest. Cokolwiek się wydarzyło, zrobiło wrażenie nawet na obłąkanych. O. Wyrać stąd! Pewnie tak. Dobra, tu jakiś itemski. O, weźmiemy sobie. Tu jeszcze wejdziemy. Wyrać stąd! Japę! Zawrzyj. Ale co ja tu mam takiego zrobić? O co kamam? Wyrać stąd! Nie, może być, może być. Zo, a kim ty jesteś? Precz! Aha. Opanuj się. To nie moja wina, to nie ja! Nie ja! Ale co nie ty? Ogień! Wszędzie ogień! Nie tak miało być! Nie chciałem tego! Aha. Przysięgam! Za dużo to ty mi w tym stanie nie powiesz. Pomyślmy, może ogień nie strawił wszystkich medykamentów. Trzeba będzie sprawdzić. Dobra. Czyli teraz sprawdzić, gdzie są te środki lecznicze dla niego. Zaraz się znajdzie i sprawa będzie załatwiona. Zamknij tą japę, kurde. Duchu bez duszy. O, tu pewnie. O, już nam się skończyło. Lepiej mieć ten miecz wyciągnięty. O, właśnie, upiór. Ty.
zdechło mi już. O, tu jeszcze jeden upiór. A, banał. Jakich mało. Takich tnę. O, proszę. A wiedźmiński miecz sobie bez problemu radzi. O. Dobra, mamy wszystko. Dokładnie. Teraz to oddajemy Grillejowi. Co się dzieje? Czyli takie na szybko. Gdzie ja jestem? Spokojnie. Rupert poprosił, żebym cię odnalazł. Rupert żyje? Ty i twój kolega kręcicie. To miejsce ma wyjątkowo ponurą przeszłość, a wy jesteście jej częścią. Rozumiesz, o czym mówię? Tak. No to świetnie. A teraz opowiesz mi całą historię. Historię? Zawsze jest jakaś historia. Mów. Byliśmy edylińskimi żołnierzami. W czasie dawnej wojny z Nilfgaardem pomagałem Rupertowi w lazarecie. Nasz oddział stacjonował w tym dworku. Było nam wszystko jedno, kto tam mieszka. Wariaci byli potulni. Przynajmniej na początku. Pewnego dnia zwiadowcy schwytali Nilfgaardczyka, który uczestniczył w ukrywaniu zrabowanych w Edirn łupów. Słyszeliśmy już wcześniej niestworzone historie o tym skarbie i braliśmy na spytki każdego jeńca z Armii Czarnych. Opłaciło się. Trzeba go było zmusić do mówienia. Torturami. Dowódca kazał połamać go kołem. Ale Rupert powiedział, że zna lepszy sposób. W okolicy rośnie dziwne ziele. Ten, kto wypije z niego wywar, może mówić tylko prawdę. Dowódca przysłuchiwał jeńca i kreślił mapę. A wszyscy się cieszyli. Już dzieliliśmy skarb i poczynaliśmy sobie coraz śmielej. Kapłan, który opiekował się świrami, zaczął protestować i któryś z naszych rozpłatał mu łeb. Bardzo ładnie. Może wyjdziesz z tego całą. Co było dalej? Jeniec powiedział, gdzie jest skarb, a dowódca kazał go poćwiartować na oczach wariatów. Świrowali już wcześniej, ale gdy poczuli krew, straciliśmy nad nimi kontrolę. Wielu musieliśmy zarąbać. Nawet nie wiem, jak wybuchł pożar. Któryś przeżył? Wynieśliśmy stamtąd dziewuszkę. Aha. Fajna była. Małomówna i uczynna. Cóż, drugiej nocy zamordowała dowódcę, ukradła mapę i tyle ją widzieliśmy. Mhm. Trwała wojna. Szybko musieliśmy przerwać poszukiwania. I wróciliście po wielu latach. Naprawdę sądziliście, że ją tu znajdziecie? W życiu mi się nie poszczęściło. Rupert ma jeszcze gorzej. Ostatnia szansa, żeby odmienić zły los. Fortuna uśmiechnęła się raz, może jeszcze jesteśmy w jej łasce. Nie liczyłbym na to. Mamy tu do czynienia z ciężkim przypadkiem klątwy. Wygląda na to, że trzeba zacząć od znalezienia zwłok tego Nilfgaardczyka. Dobra, trzeba zrobić to, co trzeba. Ciekawą historię nam opowiedziałeś. Fajnie się jej słuchało. Ale trzeba zrobić, co trzeba. Zostaw mnie precz! Dobra, trzeba... Cześć, gdzie ty idziesz? Dobra, idziemy teraz tam, gdzie nas prowadzi ścieżka. Okej. Okay. Wilk przywiódł wilka. Tak. Czego chcesz? Ich śmierci? Dwóch spośród 20 wróciło tam, gdzie nie ma żadnego. Zostaną osądzeni przez jednego. Jeśli będzie łaskawy, nakarmi nimi umarły. Jeśli będzie surowy, da im to, po co przyszli. Przepowiednia. Mogłem się spodziewać. Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, żebym mógł w nie spojrzeć. O Boże! Propozycja? Dobrze, zdajmy tę klątwę w ten czy inny sposób. Dobra. Teraz trzeba odprowadzić Grigleya do Ruperta. O kurde, ale nie, wyglądał pięknie, naprawdę przystojny, jak na ducha. I co? Spotkałem ducha Nilfgaardczyka. Chodźmy na górę do twojego kompana. Aha, czyli teraz na górę idziemy? I co? Dalej. Gridley, żyjesz. Co tam się na dole działo? Znalazłem ducha cesarskiego żołnierza. Jesteś wiedźminem, pozbądź się go. A rzeczywiście. To mściwy duch.
przyciągnął was na miejsce zbrodni. Zdejmie klątwę w zamian za was. Na bogów! Chyba nie będziesz mu pomagał! Upiór żąda waszych serc i oczu. Musisz go oszukać! Na pewno jest jakiś sposób. Zobaczymy. Mógłbym wyjąć serca z ciał Neckerów. Rzecz w tym, że nadal nie wiem, czy warto. Wiedźminie, błagam! Zdobądź świńskie oczy i serca u rzeźnika. Cokolwiek. Nie poślesz nas chyba na okrutną śmierć. Świńskie serca? Coś w tym jest. Dobrze mówisz. Aha. Rzeźnik we Flotsam. Dobra, to przejdźmy się do Flotsam i oddamy mu te ślepia świńskie. Jak i... O proszę, tu mamy Malenę. Nie tak od razu. Wiesz co? Jesteś elfką. Kobietą. Dlatego dam ci ostrzeżenie. Wynoś się stąd i nigdy nie wracaj. Precz. Nie chcę cię więcej widzieć. Dzięki, nie zobaczysz. Won. Kobietą mi stąd. Dobra. Poszła mi stąd. A teraz trzeba jeszcze oddać... Nie, trzeba do Flotsam. Tak, do Flotsam. Kupić u tego całego... rzeźnika, ale który to może być rzeźnik? Chwileczkę, zajrzyjmy jeszcze w dziennik. Dziennik w szponach szaleństwa. Dobra, czyli trzeba dalej to robić. Zakupimy u niego te całe świńskie oczy i tak dalej. Bo z Neckerów to będzie lipa. A trzeba naszego ducha Nilfgaardczyka oszukać. Dobra, idziemy tutaj, bo tutaj będzie chyba najłatwiej. Przynajmniej będziemy mieli drogę jeszcze, żeby się wrócić. Dobra. Już jesteśmy. Dobra, ale który to może być ten rzeźnik? O, chyba ten. Widzę. Jest. A czy dziewczyna może zostać wiedźminem? Ależ pewnie, że może. Zgłodniałeś? Mam świeżutkie mięso. Wczoraj szlachtowałem młode wieprzki. Jest jeszcze wół i dziczyzna od elfów. Nigdzie nie dostaniesz lepszego mięsiwa. Potrzebuję dwóch świńskich serc i dwóch par oczu. Na co ci to? Dla głodnych i potrzebujących. Racja, nie moja sprawa. Ludzie różne rzeczy gadają o wiedźminach. Większość to prawda. W porządku. Dwa serca i dwie pary oczu. Nie chcę już nic wiedzieć. Dobra, okej. Serce i oczy świni. Tak, kupujemy. Dziękuję. Dobra. Zanieś upojorowi oczy i serca. Tak, zjadłem! Tak, zjadłem go w sekundę i ledwie się obejrzał nawet. Chwileczka, nie trzeba będzie przypadkiem wyrzucić te neckerskie serca i tak dalej? Bo się może chłopak zorientować. Czekaj. Oczy Neckera, serca. Nie, trzeba będzie to powyrzucać. No chcę wyrzucić. Nie da się wyrzucić tego? Dobra, idziemy. Ale chyba nie tak. A raczej. Nie w tą stronę. No właśnie. Okej, idziemy teraz mu oddać te oczy i serca świni, żeby po prostu go oszukać. A on się na to nie nabierze. My będziemy mieli swoje po prostu... nagrody, dwóch ludzi więcej we Flotsam, którzy przeżyją i wszyscy będą zadowoleni. Właśnie chodzi o dobro ludzi, a Wiedźmin raczej jest taki neutralny, ale jak patrzy na widok jakiegoś ducha Nilfgaardczyka, który musi zabijać dwóch bezbronnych ludzi, no to Geralt czasami pomyśli. Tak na przykład też tą elfkę oszczędził.
No i co? Zrobił to, potrafił. Dlatego oszczędzimy tych biedaków, żeby nie musieli się męczyć za bardzo. Bo to aż szkoda. Szkoda tracić ludzi. Dobra, chodź, idźmy już tak po prostu. Bo nie chce mi się, szczerze mówiąc. Ło! O! Fajnie, możemy sobie zejść. Dał nam przejście. Wielkie dzięki! Dobra. Wróciłeś. Mam serca i oczy. A teraz przysięgaj. Gdy dam ci to, co przyniosłem, uwolnisz to miejsce. Nie tak szybko, czarowniku. Albo dotrzymasz słowa, albo twoja zemsta nigdy nie zostanie zaspokojona. Zaufam ci. To dobrze. Niech cienie wrócą w ciemność. Niech szaleństwo znajdzie ukojenie. Niech to, co umarło, zostanie pogrzebane. Zrzekam się władzy nad tym miejscem. A teraz daj mi coś przyniósł. Proszę. Jesteś głupcem! Co? Nie można oszukać umarłych. Chciałeś obrabować mnie z mojej zemsty, więc podzielisz los tamtych złodziei. Nie. Ty zginiesz. Nie przeżyjesz tego. Nie dasz rady ze mną. Ja jestem Geralt. I w tym problem, że mnie nie pokonasz. A, tu mamy ogień. Ale jesteś brzydki. O, nie dasz rady, chłopie. Za daleko ci do mnie. Ło, ło. Chudło. LOL, jakie bugi, kurde. Bez jaj. A, dostał. O. Jeszcze cię przeszukamy, bo widzę, że masz zajebistego itema. Itema. O, proszę. Dobra. No teraz trzeba porozmawiać z naszym Gridleyem i Rupertem. Oni pewnie na górze, ale warto sprawdzić, gdzie oni tak naprawdę są. O nie, to trzeba jednak na górę się wrócić. No to po drabinie lepiej. Jeszcze sprawdzimy jej to miejsce, bo tam pewnie przetrzymuje jakieś skrzynki. I dobra, najróżniejsze. O, to skrzyneczka. Akty szpitala. Ale na co mi te akta? No właśnie, ja nie wiem. To samo jak z tymi akta, co mieli blokować tam jakieś strony internetowe. Te, gdzie się ściąga za darmo to, co powinno być płacone normalnie, ale... życie. Dobra, trzeba teraz stąd jakoś wyjść. Się znajdzie sposób na wyjście. Tylko trzeba po prostu się skoncentrować. Tęgoskór. Ciekawy jestem, co tu robił. Taki tęgoskór. My chcemy po prostu stąd już wyjść. Tylko tyle oczekuję. I wierzę, że stąd szybko umknę. Dobra, zaraz się stąd wydostaniemy. A jakbym się nie wydostał, to najwyżej zrobię cięcie, gdzie po prostu się błąkałem tutaj, tak? Bez powodu. O, dobra, mamy nasze wyjście. Oddajemy teraz to, co powinniśmy. Zniszczyłem ducha nilfgaardzkiego żołnierza. Dzięki ci, wiedźmi. Nie ma za co. Ruiny są bezpieczne, a teraz precz mi z oczu. Ale... precz mi z oczu. Uuu. To, że pomógł, to nie możecie nadużywać jego pomocy. No zatem, Geralt, pomogłeś im. Zrobiłeś słusznie. Zrobiłeś po prostu, co należało do ciebie. Idziemy jeszcze do Cedrika, bo nagroda nam się należy w dalszym ciągu. A o nagrodzie się nie zapomina. O nagrodzie to trzeba myśleć. Takie rzeczy się powinno odstawać. Dobra, przejdziemy się do Flotsam i zakończymy odcinek. Dzisiaj będzie troszeczkę dłuższy odcinek, ale spokojnie. Właśnie o to chodzi. No i ładnie, żeśmy wykonali kolejną taką fajną misję.
gdzieśmy mieli okazję komuś pomóc, a to oszukać tego ducha, a to powalczyć sobie z, jeszcze ze stworzeniami. No, ogólnie było dużo zabawy. Teraz tylko trzeba po prostu znaleźć Cedrica i dostać naszą sowicie piękną wypłatę. Nie wiadomo ile dostaniemy, ale wypłata będzie wypłatą w dalszym ciągu. Myślę, że ta wypłata będzie rozsądna na miarę jego po prostu ilości pieniędzy. Bo kurde, gdzie ja idę? Bo ja tak teraz myślę, że chyba się za bardzo kręcę. No właśnie. Dobra, widzę, że chcą jeszcze walki. A ja mam to w dupie przecież. Ja chcę po prostu tylko o tutaj dotrzeć. O to mi tylko chodziło. Dobra, znajdę tu Cedrica. Cedric. Chyba wiecie, o kogo mi chodzi. Nie jesteście jakimiś debilami albo jakimiś niedorozwojami. To wiecie, gdzie jest Cedric. No chyba, że chcecie mnie, wiecie, doprowadzić do ruiny. Ale raczej wiecie, gdzie jest Cedric. Witaj. Pewnie tutaj, w tym domu. Wiecznie nie ma tego Cedrica. To mnie zaczyna powoli drażnić, że go wiecznie nie ma. Chwileczkę. Saharin. Kurde, gdzie ten ciul elfi? Zaraz go znajdę. Go chyba pociacham. Tutaj. No tu gdzieś powinien być, w tym domu. Jak będzie, to od razu ma ze mną gadać. Jest. Nie. Aneszka. No chyba wy chyba sobie raj jaja robicie. No kurde, chcę skończyć odcinek. Dawać mi tu tego cepa Cedrica. A jak nie, to naprawdę mogę się wkurzyć, to porządnie. O, pozbieram sobie trochę roślinki. Może ty wiesz. W oczach mi się mieni od patrzenia na las. Kurde, nie wkurzajcie mnie już. No jednego prostego elfa nie mogę znaleźć, no bez jaj. Bez takich nawet jaj. Są mu dwa miecze, gubię czy co? Ty dziewczynko, mnie nie wkurzaj. Witam. A ty chyba też nie wiesz za bardzo, gdzie ten Cedric. A czy dziewczyna może zostać wiedźminem? Żygam już powoli. Jak nie znajdę tego ciula, to mam problem. Bo nie odbiorę hajsu z YouTube'a. A on może mi jedynie go wydać. Ale tu pewnie będzie. Musi być, kurde. No i gdzie jest? Nie musi być. On ma na to wyjebane. O. Tam jest, tam sobie. Kurde, ten cep mnie zaczyna już drażnić. Stoi sobie tam, gdzie ja nie chcę. I to jest dla mnie już wkurzające. Ja muszę dwa razy po drabinie wchodzić i wychodzić. Bo kurde, on sobie stoi, gdzie mu się podoba, no. No i to jest już właśnie wkurzające. No tamten debil sobie, kurde, siedzi, no. Dobra. Nie ma wypłaty? Co jest? Myślałem, że dostanę wypłatę. Wy chyba sobie naprawdę już jaja robicie. Kurde, nie, no ja po prostu z wami nie mogę. Ja po prostu nie mogę. Dobra, pohandlujemy jeszcze. Jak jesteś do sprzedania, to sprzedamy. Jak nic, to zostawiamy. Okej, dobra. W sumie ja już bym nawet zakończył odcinek. Jeśli oczywiście mogę. No dobra, zakończymy tutaj. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 12 odcinka z Wiedźmina 2.
Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!